W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Na wieki wieku. Amen. Kościół katolicki, Matka Nasza, prowadzi nas troskliwie przez rok kościelny. Kościół katolicki, Matka Nasza, prowadzi nas przez czas ku wieczności. Ku wieczności szczęśliwej z Panem Bogiem na zawsze. Kto słucha Kościoła katolickiego, ten się zbawi. Zbawiciel, wysyłając apostołów, powiedział: idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I mówił Chrystus Pan: idąc na cały świat, opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A przy innej okazji mówił: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Jeżeli zatem od 2000 lat i dzisiaj są biskupi i kapłani, którzy święcie strzegą i wiernie wyjaśniają Chrystusową naukę, katolicki depozyt wiary, wówczas Zbawiciel przez nich mówi i do nich odnoszą się słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kościół katolicki to mistyczne ciało Chrystusa. Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jest założony na Piotrowej opoce przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, który w Kościele jest, żyje, daje nam poznać prawdę, działa, uświęca, prowadzi, napomina, zbawia. Kochajmy Kościół katolicki, Matkę naszą. Słuchajmy Kościoła katolickiego, Matki naszej. Nieodpowiedzialna lub nieświadoma publicystyka oskarża dzisiaj Kościół o zło, o szkodliwe zmiany, o błąd i grzech. My trzymajmy się wiernie credo i powtarzajmy: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół katolicki założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Piotrowej opoce jest mistycznym ciałem Chrystusa. Kościół katolicki jest nieomylny. Pisze święty Paweł apostoł: Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego. I my miłujmy Kościół święty, Matkę naszą. Wierzmy w Kościół i wierzmy Kościołowi. A co do zła, szkodliwych zmian, błędu i grzechu, to nie Kościół katolicki jest ich sprawcą, lecz ludzie, jak pisze apostoł narodów, są tylko niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Budujące wspomnienie, kardynał Rafael Merry del Val, matka przyszłego kardynała, wspominała, że gdy jako chłopcu
wyjaśniała mu znaczenie papieskiej nieomylności, postanowiła go sprawdzić. Biorąc książkę oprawioną w czarny materiał, spytała go: Rafale, gdyby papież powiedział, że oprawa tej książki jest biała, co ty na to? Po chwili zastanowienia chłopiec odpowiedział: Mamo, papież nie byłby w stanie powiedzieć takiej niedorzeczności. Wykazując tą odpowiedzią przenikliwość i wielką inteligencję. W okolicznościach wysoce niefortunnych, kiedy przypisuje się Kościołowi błędy, herezje i grzechy, przypominajmy sobie i innym często katolicką doktrynę o nieomylności Kościoła. Błędy, herezje i grzechy nie pochodzą od chrystusowego katolickiego Kościoła. Czytamy w katechizmie katolickim świętego Piusa X. Czy Kościół może się mylić w tym, co nam podaje do wierzenia? Nie, Kościół nie może się mylić w tym, co nam podaje do wierzenia, gdyż zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa cieszy się nieustanną pomocą ze strony Ducha Świętego. Czy Kościół katolicki jest zatem nieomylny? Tak, Kościół katolicki jest nieomylny, a więc ten, kto odrzuca orzeczenia Kościoła, ten traci wiarę i staje się heretykiem. Po co Chrystus Pan ustanowił Kościół? Katechizm religii katolickiej uczy: Chrystus Pan ustanowił Kościół po to, ażeby Kościół prowadził ludzi do Boga i do nieba. Gdzie jest Kościół? Święty Hieronim, doktor Kościoła, podaje: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół katolicki, nie reformowany, i o wiarę katolicką, nie reformowaną. Prawy rozum prowadzi nas do stwierdzenia, że doktryna katolicka nie jest jakąś a prioryczną, narzuconą na rzeczywistość siatką poznawczą i interpretacyjną. Nie dlatego tak i tak jest, bo Kościół tak i tak mówi, lecz przeciwnie, Kościół tak i tak mówi, bo tak i tak jest. Kościół katolicki mówi zatem prawdę o rzeczywistości. Kościół katolicki, pouczony Bożym objawieniem, ukazuje rzeczywistość taką, jaka ona jest. Rozumny przekaz katolickiej doktryny, podawany przez Kościół od wieków, jest odsłanianiem prawdy, ujawnianiem prawdy, głoszeniem prawdy. Kościół katolicki, pouczony objawieniem Bożym, mówi prawdę o rzeczywistości doczesnej i wiecznej, i o sensie i celu życia człowieka, i o jego powinnościach moralnych. Wiele dusz, które przyjęło nową religię, krzewioną w strukturach kościelnych już kilkadziesiąt lat, bynajmniej nie od roku 2013, nie wierzy w Kościół, który traktują jako instytucję zmienną, ewoluującą zgodnie z duchem czasu.
nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że żadna zmiana, która deformuje niezmienny katolicki i apostolski depozyt wiary, nie pochodzi od Kościoła, lecz od ludzi i od diabła. Powrót do wiary katolickiej, to znaczy powrót do wiary w Kościół, jeden święty katolicki apostolski. Credo Ecclesiam. Wiara w Kościół katolicki jest jednym z artykułów wiary. Jest niezbędna, aby się zbawić. Jeśli byśmy nie wierzyli i zwątpili w Kościół katolicki, który od 20 wieków w osobach papieży i prawowiernych biskupów nieomylnie naucza prawdy, zostalibyśmy wydani na łup pomysłów własnej głowy lub cudzych opinii. Brak by nam było wtedy ostatecznej instancji wiążąco nauczającej i autorytatywnie rozstrzygającej. Sytuacja duchowo poważna i niebezpieczna. Odmawiajmy często, codziennie, rozumnie, credo, wyznanie wiary, z pełnym przekonaniem wyznając i te słowa: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Mówimy dzisiaj o fundamentach, aby wiarę katolicką podawaną nam nieomylnie przez Kościół katolicki zachować i tak zbawić duszę swoją. Należy tę wiarę, katolicką wiarę, coraz lepiej poznawać. Czyńmy to pilnie, z pełnym przekonaniem, słuchając katolickich duchownych, dzisiaj nauczających biskupów i kapłanów, którzy święcie strzegą i wiernie wyjaśniają katolicki i apostolski depozyt wiary. I czyńmy to, czytając codziennie, pilnie pożywne treści budujące i umacniające naszą wiarę. Z wielkim pożytkiem dla nas będzie codzienne czytanie przede wszystkim katolickich tradycyjnych katechizmów, żywotów świętych i katolickich tradycyjnych pouczeń o życiu duchowym. Drodzy wierni, nasze starania o organizowanie i zapewnienie miejsc dla sprawowania katolickiego kultu i dla krzewienia katolickiej wiary. Niech oświeca słowo świętego Hieronima, doktora Kościoła, który w odniesieniu do Kościoła katolickiego i do wiary katolickiej pisał: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Nasze starania o organizowanie i zapewnienie miejsc dla sprawowania katolickiego kultu i dla krzewienia katolickiej wiary niech oświeca słowo starożytnej katolickiej reguły dyscyplinarnej: Salus animarum suprema lex, zbawienie dusz najwyższym prawem. Aby w czasach powszechnego odstępstwa wytrwać w Kościele katolickim i dochować wierności katolickiej wierze i tak zbawić duszę swoją,
bądźmy blisko mszy świętej i różańca. Bądźmy blisko prawdziwej mszy świętej i różańca. I całe swoje życie, myśli, decyzje, słowa, czyny układajmy zgodnie z wymogami katolickiej wiary. Prośmy Matkę Bożą, naszą wspomożycielkę, Królową w Niebowziętą, którą w tym tygodniu uczcimy, z różańcem w ręku, prośmy codziennie i ufnie o pomoc w tej sprawie Najświętszej, o wierność Kościołowi katolickiemu, o wierność wierze katolickiej i o zbawienie naszej duszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.